To szczegóły zdradzi Justyna Goromka. Tak, bo u nas ważne informacje dla przedsiębiorców z branży beauty, czyli tej kosmetycznej. Usługi kosmetyczne w Polsce mają być objęte niższym 8-procentowym podatkiem VAT. Projekt ustawy właśnie powstaje w resorcie finansów, wyjaśnia Michał Łęczyński z Beauty Razem, organizacji zrzeszającej 100 tysięcy salonów kosmetycznych. Dopiero na kolejnym etapie branża i organizacje konsultujące będą dopuszczone do sugerowania zmian. My będziemy chcieli, aby nie było w obrębie branży beauty żadnej dziedziny pominiętej. Zakres stosowania tej stawki ma być taki sam jak w Irlandii, która jako jedyna w Unii Europejskiej ma obniżoną stawkę VAT na usługi kosmetyczne. Dodaje Bartłomiej Senderowski, doradca podatkowy, adwokat w kancelarii Tomczykowska. Już po zmianach od drugiego kwartału stawka VAT spadnie na wszelkie usługi związane na przykład z makijażem, pielęgnacją, usługi kosmetyczne, kosmetologiczne, medycynę estetyczną czy zabiegi spa. Dokładną listę usług objętych niższą stawką VAT poznamy, gdy ukaże się projekt nowych przepisów. Na razie opieramy się na zapowiedziach Ministerstwa Finansów. A na obniżenie tych podatków czekają przedsiębiorcy z branży. Jak mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, nowe przepisy wpłyną także na zmniejszenie szarej strefy w branży kosmetycznej. Branża była podzielona co do stawek VAT-owskich, bo fryzjerzy mieli 8-procentową stawkę, pozostali płacili 23. To powodowało to, że bardzo wiele osób było w szarej strefie, bo różnica między 8 a 23 jest duża, więc to zawsze jest taka pokusa, żeby po prostu robić bez rejestrowania tych działań. Dobrze, że teraz będzie to wyrównane. Na zmianach skorzystają wszyscy, branża beauty, budżet państwa oraz my, klienci, wylicza Michał Łęczyński. Państwo zyskujecie brak tak dużych podwyżek, jakby były. Budżet dzięki ograniczeniu szarej strefy ma więcej podatników i zyskuje netto. Gospodarka zyskuje nowe pieniądze w obiegu, bo przecież ta kosmetyczka będzie wydawała pieniądze w piekarni, u szewca, u krawca, w markecie i w po prostu państwa firmach. Według zapowiedzi rządu stawka VAT dla tak zwanej branży beauty zostanie obniżona z 23 do 8% od 1 kwietnia tego roku.